Marta Manowska przez długi czas przebywała na wczasach i podróżowała po Ameryce. Jej towarzyszem był brat uczestnika programu Rolnik Szuka Żony, który kobieta prowadzi. Robert Bodzianny również jest miłośnikiem wycieczek, a fani doszukiwali się pomiędzy nimi romansu. Na ten moment żadne z nich nie skomentowało tych doniesień. Po urlopie 37-latka powróciła do swoich obowiązków zawodowych i niedawno zadała szyku na czerwonym dywanie. Manowska wzięła udział w promocji programu TVP Kobieta i pojawiła się na ściance, gdzie ochoczo fotografowali ją paparazzi. Niektóre ujęcia Marty były dość nietypowe, ale ta zdaje się, nie przejęła się tym faktem i opublikowała je na swoim Instagramie. Marta Manowska znana jest ze swoich perfekcyjnych stylizacji i korzystnych ujęć. Na Instagramie prezenterki, gdzie obserwuje ją już ponad 200 tysięcy osób, można znaleźć zdjęcia z życia prywatnego, a także z wielkich wyjść i branżowych imprez. Marta Manowska znana jest ze swoich perfekcyjnych stylizacji i korzystnych ujęć. Na Instagramie prezenterki, gdzie obserwuje ją już ponad 200 tysięcy osób, można znaleźć zdjęcia z życia prywatnego, a także z wielkich wyjść i branżowych imprez. Może nie powinnam udostępniać tego zdjęcia, bo drugie jest lepsze. Ale jakoś je lubię. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z filmem La La Land, City of Stars. I nie wiem, co robię na tym zdjęciu. TVP Kobieta, taka jak ty, nabiera nowego wymiaru. Napisała. Internauci byli jednak zachwyceni publikacją i docenili dystans Marty, a także porównali ją do Katarzyny Figury. Też doceniacie poczucie humoru prezenterki?